Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Z czwartej fali wystartował WIG Energia. 1, 2, 3, 4 i przed nami 5. Target minimalny ruchu to 3360. Gdyby to była prawda, to przed nami jeszcze 20% w górę. Tauron, opór 3,75 w przypadku pokonania, kolejny target 5,17. Żeby to tyle poszło w górę, musi być spełniony jeden warunek. Mamy tutaj duży wolumen i opcje są dwie. Albo kupił mądry, albo kupił głupi. Jeżeli kupił głupi, a sprzedał mądry, to ze wzrostu nic nie będzie. Jeżeli kupił mądry, to ani kroku w tył, bo jeżeli jest mądry, to nie powinien stracić. WIG 20 w dolarze. Czy jest szansa na analogię? Impuls w górę. Długi odpoczynek. Impuls w górę. Czy to oznacza, że znajdujemy się właśnie w tym miejscu? Indeks cenowy polskiego rynku. Długa konsolidacja po impulsie. Ciekawe, że te korekty są do siebie zbliżone. Gdyby to była prawda, to przed nami fala piąta. To oczywiście wróżenie z fusów i nikt nie wie, co będzie. Dopóki jednak rynek jest powyżej czerwonej wstęgi, to mamy prawo wierzyć w ten scenariusz. Co by było, gdyby ktoś handlował mechanicznie w oparciu o czerwoną wstęgę? Wykonałby 13 transakcji. 9 miałby udanych. Bez dźwigni finansowej. Ze 100 tysięcy bez dźwigni finansowej wynik widzimy na ekranie. Ten test jest o tyle ciekawy, że w zasadzie on nie traci. Proszę zobaczyć, od 95 roku największa strata 6%, kolejna 2%. Wszystkie pozostałe transakcje zyskowne. Pozycja, która w tej chwili pracuje, jest na zysku 4,2%, zatem sygnał jest sygnałem nie tak dawnym, wszedł w kwietniu 2023 roku. Jeżeli jest strata, to ona wchodzi dość szybko, 2-5 miesięcy od sygnału, czyli zgoda. Sygnał był dany w kwietniu, zatem jesteśmy w strefie zagrożenia. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli sygnał jest prawidłowy, to proszę zauważyć, jest on na pozycji 19-24 miesiące. Formuła, jak widzimy, jest prawidłowa, tutaj nie ma żadnej filozofii, bo to bardzo prosta strategia. Podsumowując, drodzy Państwo, będąc w obecnej sytuacji rynkowej, z prawdopodobieństwem powyżej 70% i zbliżającym się do 80%, jeżeli posiadamy w portfelu akcje, to na nich nie stracimy, jeżeli będziemy prowadzić trailing po czerwonej wstędze. Nie od dziś wiadomo, że w Polsce lepiej chodzi wstęga czerwona, a na Ameryce lepiej chodzi wstęga ciemnoszara. Sprawdźmy, drodzy Państwo, sygnały, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Na tej świecy na Nasdaqu weszło zamknięcie pozycji długiej, a na tej świecy weszło otwarcie pozycji długiej po 13181. Tak, zgadza się, 13181. A zamknięcie pozycji długiej po 12854. Tak, zgadza się, po 12854,8. I teraz dlaczego my to oglądamy? A dlatego, proszę Państwa, że robimy test od 1988 roku na Nasdaqu. Skuteczność za ostatnie 35 lat ponad 91%. I dwie ważne sprawy. Jeżeli ktoś w tym miejscu posiadał pozycje krótkie, to był bardzo nierozsądny, gdyż prawdopodobieństwo, iż straci pieniądze, wynosiło ponad 90%. Po drugie, przeciętny czas trwania transakcji to 13-17 miesięcy. Oczywiście impuls może trwać nawet 40 miesięcy. Dla nas ważny jest ten fragment.
Jesteśmy w piątym miesiącu wzrostów na Nasdaqu. Zatem krótko i na temat, przed nami jeszcze przynajmniej 10 miesięcy wzrostów na Nasdaqu. I kolejny istotny element jest taki, że jeżeli ktoś kupił Nasdaqa na tej świecy, na tym sygnale, to z prawdopodobieństwem ponad 90% już na tej pozycji nie straci. Jesteśmy za duzi, żeby podniecać się kwotami, ale orientacyjnie, gdyby ktoś zainwestował 100 tysięcy dolarów bez dźwigni finansowej i handlował jakimś tam ETF-em, tylko w oparciu o te sygnały, to ze 100 tysięcy dolarów miałby 10 milionów już po uwzględnieniu kosztów prowizji, z tego prostego powodu, że tych transakcji nie jest zbyt wiele. I na zakończenie motto dnia. Jeszcze się tam żagielbieli chłopców, którzy odpłynęli, na przykład na krótkich na Nasdaq, w czekaniu swym i cierpieniu, bo nie ma chyba nic bardziej upokarzającego na giełdzie, jak tracić w hoście. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.